Cześć moi drodzy, ja jestem Rafał i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku Zemsty Urzędasa. No i dzisiaj co moi drodzy, ostatnio skończyliśmy sobie tutaj poziom trudności wymagający i rozpoczniemy sobie poziom trudny. Ja już tutaj jak widzicie dwie plansze przeszłem. Chciałem naprawdę sprawdzić, czy tutaj ten poziom naprawdę jest taki trudny i powiem, że tutaj jest trudno. Trzeba wyczuć moment, kiedy właśnie nasi koledzy wychodzą z biur, aby wykorzystać ten moment, no i porozrabiać im po prostu. No i co, lecimy moi drodzy. Musimy tu wyczuć ten moment, kiedy oni będą wychodzić, aby im tutaj jak najwięcej popsuć rzeczy. Kibelki. Mam tutaj tylko dwa. Zaraz je tutaj zapapierujemy. To się ładnie wygląda. O, mydełko mamy. Że zaraz sobie tutaj też zrobimy. Następnie pójdziemy w tamtą stronę. Tutaj. Sprawdzimy o ketchupu. Ja chyba pójdę po ketchup i wrócę do tego serwera. Wyciągnę tutaj max punktów, ile się da właśnie z tego. Ja do tego serwera zawsze mogę wrócić, bo tam się nikt nie kręci. Dobra, zrobimy coś fajnego na kserokopiarce. Kserujemy sobie trochę zat. Cudnie. Ustaw kopiarkę na ciągłą pracę. Zepsuj kopiarkę. No, wyciągniemy tutaj max punktów. O, tamta sobie pani wyszła. Dobrze by było jej włączyć komputerek, prawda? No proszę, ta... Wszyscy idą do ubikacji, nie? Tutaj szybko wyłączę. Tak, żeby ten, żeby mnie ten kolor nie zobaczył. Nie wyłączenie, jak pamiętamy, jest najszybsza opcja. I tutaj podobna rzecz. Też wyłączam finał, nie? Mam tutaj papierosy, więc sobie je wezmę. Dlaczego by nie zwędzić? O, ketchup. O, uważaj, twoi koledzy, ojej. Czajnik bym zjarał, ale nie chcę, żebyś ten obrócił. Dobra, może się poprzekładam pocztę w międzyczasie. Pobawimy się w listonosza. Już. Tutaj bym tą zapalniczkę chciał zabrać, powiem szczerze. Tylko czekam na moment, kiedy oni się podwracają. Nie wiem, czy warto czekać na ten moment. Ten rudy się patrzy cały czas. No nie patrz się tu. Dobra, teraz jest okazja. Poszło. Mam zapalniczkę i mogę iść sobie zapalić do gabinetu szefa. Ha, ha, ha. No to idziemy. Nie, jakby to było. Szef w jednym miejscu zawsze tu stoi. No, 500 punktów padnie, nie? To trzeba wiedzieć, do tego momentu podejść, aby on nas nie zauważył. Proszę, jak się tam tutaj denerwuje. No, nie ma się tu co denerwować, no tutaj trzeba się chyba i dostać do ubikacji. Fible nieczynne. Osobiście załatwiłem. No proszę, jak się denerwuje. Te ładnie punkty lecą i wyciągniemy teraz max. Aj. A dobra, kasuj dane serwera, ok. Samego serwera tutaj ponad 1600 wyciągniemy. Proszę, mamy 500. Ochłodzimy ketchupem.
300, mamy 800, wyłączymy. ...250, czyli mamy 1150 i zbutujemy 1600, praktycznie z hakiem chyba. 550 prawie, praktycznie 1600 coś chyba, nie? Jest maksymalnie tyle, ile mogłem wyciągnąć z tego serwera punktów. Jeszcze bym się tutaj pobawił. Teraz tutaj coś postaram. Zrestrukturyzuj pliki. O, wyłączymy drukarkę przy okazji. Bardzo ładnie. Czemu oni tutaj wszyscy stoją w jednym miejscu? Ja coś tu mogę jeszcze zrobić. A, to mogę wyłączyć, ale teraz nie wyłączę, bo ten kolor tu jest. To wszyscy w miejscu stoją praktycznie. 1000 punktów brakuje mi jeszcze. Gdyby ktoś chciał tutaj się ruszyć, to by było bardzo fajnie. Wszyscy w jednym miejscu są i ja nie mogę. Nic się z miejsca nie ruszaj. Teraz nie wiem, czy tutaj się bać w ryzyko. Żeby cokolwiek coś tutaj zrobić. Dobra, marzymy. Może mnie zobaczy. A, udało mi się. Się nazywa mi szczęście. Bierzemy kubek, nie zobaczy mnie ta gościuwa. Poszło. Dobra, postaramy sobie. Choć dziwne, że oni nie słyszą tego, nie? Poszło. Tak dziwnie tu stoi, a teraz się odwraca tak. Dobra, bierzemy. Zabierz kasetę z... Uuu. Ja mogę u szefa to włączyć, ale szefa tam jest, to mi się chyba nie uda. Dzioma tu telebim. Ale spróbuję, na mnie złapie to trudno. Mogę? Mogę, ale kurczę. Trzeba wyczuć ten moment, żeby on się nie wrócił. Dobra, spróbuję. Może się uda. O! Dobra, szefa, będziesz miał tutaj to oglądać. No proszę, jak to ci ładnie wygląda, ale 200 punktów. Już wiele nie brakuje. Nie chcę, żeby mnie tutaj złapali, nie wiem, tutaj to jest praktycznie, muszę mieć oko na ich wszystkich, nie? Ciężka sprawa, jeden się odwróci, to się drugi patrzy, nie? No, to chyba nie ma sensu ryzykować. Dobra, ja spróbuję jeszcze tutaj tablicę zamazać. Nie odwraca się. Tylko nie odwracaj się. A, poszło. Tak mi wiele punktów nie brakuje. Spróbuję, że tutaj może czajnik zjara, może ten mnie nie zobaczy. Dziwo, że nie słyszy tego, nie? Poszło, wygrana w kieszeni. I moi drodzy, kolejna plansza Klaustrofobia, którą zagramy sobie w przyszłym odcinku. I w tym momencie właśnie zapraszam Was już na kolejny odcineczek zagrany w Zemstę Urzędasa, a tymczasem moi drodzy, do następnego razu, cześć!